Co to jest badanie stężenia peptydów natriuretycznych i na czym polega? Peptydy natriuretyczne są tak zwane neurohormonami. Uczestniczą w regulowaniu gospodarki wodno-sodowej organizmu oraz odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego, działają bezpośrednio na naczynia krwionośne i je rozszerzają. Najważniejszymi peptydami natriuretycznymi są przedsionkowy peptyd natriuretyczny, ANP, peptyd natriuretyczny typu B, BNP. We krwi obecne są również nieaktywne formy tych peptydów. NT-proANP i NT-proBNP. ANP wydzielany jest przez komórki mięśni przedsionków serca natychmiast w odpowiedzi na zwiększenie napięcia mięśni przy wzroście ciśnienia krwi w przedsionku serca tuż przed rozpoczęciem i na początku jego skurczu. BNP wydzielają również komórki mięśni serca, ale na skutek dłużej działających bodźców. W praktyce oznacza się zazwyczaj BNP lub NT-proBNP. Większe stężenia stwierdza się u osób w podeszłym wieku oraz u kobiet. Mniejsze wartości występują u osób otyłych. Zwiększone stężenie peptydów natriuretycznych występuje w niewydolności serca, zawale serca, nadciśnieniu tętniczym, zatorowości płucnej, nadczynności tarczycy, marskości wątroby, niedokrwistości, zespole Cushinga, sepsie, niewydolności nerek, ciężkich stanach neurologicznych, NP, udar mózgu, krwotok podpajęczynówkowy. Zmiany stężenia powoduje również stosowanie niektórych leków. Glikokortykosteroidy oraz hormony tarczycy podnoszą stężenie peptydów natriuretycznych we krwi, a niektóre leki stosowane w terapii chorób układu sercowo-naczyniowego. NP, diuretyki, inhibitory konwertazy angiotensyny ACEI, obniżają stężenie peptydów we krwi. Jakie są wskazania do badania stężenia peptydów natriuretycznych? Oznaczenie stężenia peptydów natriuretycznych wykorzystuje się do diagnostyki niewydolności serca. Szczególnie przydatne są w diagnostyce niewydolności serca u osób z niejednoznacznymi objawami. Zwiększone stężenie BNP lub NT-proBNP jest również wskaźnikiem niekorzystnego przebiegu choroby, konieczności hospitalizacji lub ryzyka zgonu z przyczyn sercowych. Ocena stężenia wraz z oceną kliniczną stanu chorego może być również przydatna do wyodrębnienia chorych z niewydolnością serca, którzy kwalifikują się do przeszczepienia serca lub do wszczepienia kardiowertera defibrylatora, urządzenia, które ma uchronić pacjenta przed nagłym zatrzymaniem krążenia. Zwiększone wartości peptydów natriuretycznych zmniejszają się w trakcie leczenia niewydolności serca. Badanie stężenia peptydów natriuretycznych ma również zastosowanie w ocenie ryzyka w przebiegu zawału serca. Wzrost stężenia BNP/NT-proBNP jest związany z rozległością uszkodzenia mięśnia sercowego oraz z upośledzeniem jego kurczliwości. Jest również związany z większym ryzykiem rozwoju niewydolności serca i zgonu. Jak przebiega badanie stężenia peptydów natriuretycznych? Badanie wykonuje się z surowicy krwi żylnej. Na wynik oznaczenia zwykle czeka się od 15 do 60 minut. Jakie są przeciwwskazania do badania stężenia peptydów natriuretycznych? Nie ma przeciwwskazań do wykonania badania, jednak należy je wykonywać w uzasadnionych przypadkach. Jakie powikłania mogą wystąpić po wykonaniu badania stężenia peptydów natriuretycznych? Jak postępować po badaniu? Powikłania mogą być związane jedynie z zabiegiem pobrania krwi, miejscowy stan zapalny, krwiak. Każdy wynik należy skonsultować z lekarzem, który na podstawie oceny wyników oraz stanu klinicznego pacjenta ustali dalsze postępowanie. Nieprawidłowe wartości stężenia peptydów natriuretycznych są wskazaniem do wykonania badania echokardiograficznego, które jest podstawowym badaniem w diagnostyce niewydolności serca.